sanok.pl. Twoje pierwsze źródło informacji. Twoje pierwsze źródło informacji. Wsparłam pana burmistrza, uważając, że Zagórzowi potrzeba zmian, bo również pan poprzedni burmistrz Zając z takim potencjałem nie wykorzystał szansy, bo inne miasta o podobnym potencjale, a gorszym położeniu są dużo bardziej do przodu. Natomiast z tą samą odpowiedzialnością mówię również, że pan Jaworski zaprzepaścił szansę, więc to zaufanie moje bardzo szybko wyparowało, bo nie można wspierać kogoś, kto nie umie znaleźć wspólnego języka z ludźmi, których reprezentuje. I być może, że to jest nauczka dla Platformy, że popieranie ludzi niezwiązanych z Platformą zawsze jest jakąś tajemnicą, bo no niestety nie każdy człowiek ma tyle pokory, żeby być normalnym po wyborach, czyli żeby mieć skromność, gdzieś tam swoje ja schować i swoje animozje, a umieć i chcieć współpracować ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają odmienne zdanie i inny pogląd. Więc ja zawsze szanuję tych, którzy mają swoje zdanie i umieją współpracować dla dobra społeczności lokalnej. Tak nie było i dlatego też sięgamy po ludzi Platformy Obywatelskiej, którzy też przez ostatnie lata mieli okazję z wieloma sprawami, problemami się zmierzyć i wierzymy, że to jest, że to będą dobrzy kandydaci dla społeczności lokalnej. A oczywiście wybory są w rękach już mieszkańców. My możemy tylko przedstawiać, rekomendować i mówić o pozytywach i mówić, co zaprzepaszczono. Natomiast na wynik nie mamy wpływu. Zapytam o te szanse pana Kuby, co dużo, bo teraz no, duże inwestycje do gminy Zagórz, ta kanalizacja, która akurat no, przed wyborami fortunnie lub niefortunnie ma się zakończyć. Będzie to taka przemowa dla burmistrza Jaworskiego. Ja powiem w ten sposób. Ja jestem naprawdę szczęśliwy jako mieszkaniec gminy, że wreszcie zostaje nadrobiona cywilizacyjna konieczność. Tak naprawdę kanalizacja czy wodociągi to już nie jest żaden rarytas, to już nie jest żadne dobro wyższe. To jest naprawdę cywilizacyjny obowiązek. Bardzo dobrze, jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu. Byłem na spotkaniu, gratulowałem panu burmistrzowi Jaworskiemu. Zresztą tak jak też Sławek wspomniał, ja nie mam zamiaru krytykować i rozliczać. Wszystko co zrobił poprzednik, pan Jaworski, jeszcze jego poprzednik, pan Zając, to są wszystko działania, które jeżeli wpływały na pozytywny wizerunek i rozwój gminy i miasta, należy to o tym głośno powiedzieć. Super, świetnie, cieszę się bardzo. Jest to kolejna sprawa, którą można już spokojnie powiedzmy zaliczyć do wykonanych. No, mam nadzieję, że... No, dokładnie, natomiast szkoda tylko, że właśnie tak jak mówię, 3 lata zostały niejako trochę zmarnowane. Ten obowiązek cywilizacyjny już powinien być dawno zrobiony. W tej chwili ja... No, najprawdopodobniej, oczywiście, jeszcze w poprzedniej kadencji. Dlatego to, co mieszkańcy Zagórza bardzo często podkreślają, że nie ma z jednej strony wody, z drugiej strony studnie sąsiadują bezpośrednio z szambami, z kanalizacją. To już naprawdę nie jest... Nie odbieram sukcesu pana burmistrza Jaworskiego, ale to już naprawdę nie jest rzecz, o której należy patrzeć w kategoriach sukcesu. To jest obowiązek, to jest powinność.